can't stop this. Cześć, ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze The Last of Us 2. W poprzednim odcinku uciekaliśmy razem z Diną przed zarażonymi, WLF i wieloma innymi zagrożeniami. Spotkaliśmy nowe zagrożenie, jakim są... Zaraz Wam pokażę, jak Ellie to narysowała. Kłapacze. Człapacze. I... No powiem Wam, że to lepsza wersja puruchlaków, ulepszona. Ellie na końcu odcinka dowiedziała się, że Dina jest w ciąży oraz Dina dowiedziała się, że Ellie jest odporna. Wszystkie te wydarzenia spowodowały, że Ellie ma rozterkę i ta wiadomość o ciąży była dla niej takim jakby ciosem. No ale... Dobrze, to trzeba dać klucz. Musimy przeszukać teraz wszystko. Sprawdzimy. Teatr, czy jest bezpieczny? W ciąży. Kurwa, w ciąży. Jak można ukrywać coś takiego? No. Mamy coś. 4 września. Perez Green. Adams i ja dotarliśmy 2 dni temu do stacji nasłuchowej. Jak na razie wszystko w porządku. WLF jeszcze tu nie węszyło. Miasto znajduje się pod ich kontrolą. Tylko dzięki szczęściu, dobremu wyczuciu czasu udało nam się uciec z kwatery głównej. Torres, Ward i reszta prawdopodobnie nie żyją. Mamy tu obóz. Jestem wdzięczny, że wciąż żyję. 6 września. Nie mogę zasnąć. Mam gorączkę. Żadnych leków. Szukałem wszędzie. Nie mam niczego poza mundurami, w których uciekliśmy. Nie udało nam się z nimi skontaktować przez radio. Ilu z nas przeżyło? 7 września. Gorączka nie odpuszcza. Nie mam poważnych ran, więc to pewnie jakaś infekcja. Reszta czeka, aż zapadnie zmrok, żeby zakraść się do szpitala i zdobyć lekarstwa oraz uzupełnić zapasy przed czekającą nas drogą. To dobre chłopaki. 10 września. To nie powinno tyle trwać. Okej. Stara notatka. Ale lepiej uważać. Czy my już możemy następny? Twórz bomby dymne. I pójdziemy na apteczki już ulepszone. A, to wymaga 40, super. Bo przyda się ta mocniejsza apteczka. O, możemy drzwi otworzyć. Tak, tu wychodzimy. Zaraz to sprawdzimy. Sprawdzimy tylko do końca te piętro. Mamy kartę, super. Beyond. Naprawdę nazywa się Imani Graves. Bystrość 80, krzepa 40. Grupa brak. Ta doświadczona detektywka otarła się o śmierć i znalazła w 2-tygodniowej śpiączce, po czym odkryła, że potrafi przenosić się do świata duchowego i rozmawiać ze zmarłymi. Jest teraz znana jako Beyond i łączy prawdopodobnie śledztwo w sprawie morderstw z pomaganiem jako medium rodzinom w radzeniu sobie z żałobą. Odwiedziny w świecie duchowym przybliżają jednak znacząco do jej własnej śmierci. Kobieta wygląda na dużo starszą niż jest w rzeczywistości. Ona ma dopiero 35 lat. Ile czasu jeszcze jej zostało? No dobrze, mamy nową kartę. I teraz sprawdźmy jeszcze to jedno miejsce, które tam było odblokowane. Przy
Przewód. Zobaczymy, co to jest. O, mamy notatkę. 13 września. Chyba już tu nie wrócą. Przekreślone. Nie wrócą tu. Wpadli w zasadzkę albo mnie olali. Nie moja wina, że zachorowałem. Przynajmniej gorączka ustąpiła, ale teraz umieram z głodu. Może poszukam jedzenia w pobliskich budynkach, a potem spróbuję kogoś złapać przez radio. 15 września. Pada i pada. Przynajmniej nie umrę z pragnienia. Niestety przez ten deszcz ciągle wywala mi prąd. Trudno używać radia. Nie żeby ktoś mi odpowiadał. WWF nie mogło chyba przyjąć wszystkich stacji nasługowych Fedry. Na pewno nie. Muszę dalej próbować. 16 września. Śniło mi się, że wykrwawiłem się w akompaniamencie ich śmiechów. Obudziłem się godzinę temu. Wciąż się trzęsę. Muszę zapalić. Nie wierzę, że nikt nie zachomikował tu ani jednej paczki fajek. 19 września. Znowu padł prąd. Idę na dach. Może zdołam to jakoś naprawić. Czyli i my musimy spróbować wyjść na dach. I spróbować naprawić. O, ile sprzętu. Dobrze, idziemy na dach. Zobaczymy, co naprawimy. Zobaczmy, co tu się dzieje. Uruchomiliśmy agregat. Cholera. Spajczyłeś się? No, lepiej to niż ja. Czy coś tu znajdziemy? Nie, tu chyba nic nie będzie. Zobaczmy, co będzie w radiu. A to co? Super. Mamy klucze, którymi chyba otworzymy te drzwi na dole. No dobra. Wow. Joel, spodobałoby ci się tutaj. Kolejny liścik, czy nie? Nie. The Sick Habit oraz The Brick Shit Houses. The Principal Theater, wejście $25, cały dochód zostanie przekazany ośrodkowi pomocy dzieciom w Seattle. Setlista, to chyba jest, co słowa piosenki. Strasznie. No nie. Puste czy nie? Z gitarą.
I znowu ten świetny utwór, przez który YouTube wprowadza mi ograniczenia. Niestety. Dlatego muszę go trochę zagłuszać. Bo jeśli tego nie będę robił, to znowu YouTube ograniczy mój film i będę miał problem. Niestety. Trzy lata wcześniej, czyli mamy retrospekcję. Super. Jakoś tak brzmi. No, do dupy. Nie. Po prostu opuszki muszą ci stanieć. Tak. No dobra, chodź. To już? Tak. Kurwa. Wycieczka Eli i Joela. Zacznę zgadywać. Chcesz sobie popsuć niespodziankę? Nie wiem. Czy to dinozaur? Co? Przestań zgadywać. I tak ci nie powiem. Dobra. Czy to słoń? Czy to kabriolet? Patrz pod nogi. Spoko. Świetny żarcik. Całkiem ci odbiło? Ty powinnaś widzieć swoją minę. A gdybym utonęła? Nie utonęłabyś. Musisz popracować nad pewnością siebie. Co? Śmiej się, staruszku. Póki możesz. Tędy. Wal się. Coraz lepiej pływasz. Pamiętaj, nie machaj bezładnie rękami, tylko... Odpychaj wodę ramionami. Ba, ba, ba. Cieszę się, że zapamiętałaś. Joel naprawdę nauczył Eli pływać. Popatrz. Widzisz? Spójrz tam. Tak. Widzę. I cyk. Joel do wody. I co, fajnie? Odświeżająco. No, niemiło tak wpaść do wody, co? No, w sumie to i tak musimy tędy przepłynąć. Odegrałam się, jesteś bardzo zły. Jestem bardzo, bardzo zły. Wskakuj. Wygląda to, że Joel i Ellie mają świetną relację między sobą. Dobra, musimy zanurkować. Weź głęboki wdech. Tak, nie ma problemu. Ciekawe, co za niespodziankę przygotował Joel dla Ellie. Czy to... mój nauczyciel historii, który chce przeprosić za bycie dupkiem? Słucham. Kłóciłam się z nim, bo nazywał świetniki terrorystami. Często siedziałam w kozie. Wiesz co, powinnaś przestać się. Ale ludzie to dupki. Nieważne. Tu też trzeba zanotować. Dokąd mnie prowadzisz? Ile ty ich właściwie masz? Za mało. Dawaj, Joel. Drapuj się, drapuj. Chodź. Okej. Walić to. Mam dość zgadywania. Świetnie. Czekaj, czy to...
Olbrzymia kolekcja komiksu? Nie, nie, czekaj. Nowa kolekcja DVD. Tak. Ale która z nich? Po prostu... O, rany, Joel. Boże, to naprawdę dinozaur. Zgadza się. Joel! Niespodzianka. O, w mordę. O, kurwa, to jebany dinozaur. Królewski jaszczur tyran. Ale olbrzym. Dziennik. Joel powiedział, że w przyszłym tygodniu zabierze mnie na urodzinowy wyjazd. Twierdzi, że znalazł coś, co bardzo mi się spodoba. Jest z siebie wyraźnie dumny. Stary, zadowolony piernik. Podczas nocy filmowej usiadł obok mnie Kat. Dotykałyśmy się łokciami. Czy robiła to celowo? Sama nie wiem. Chyba nie. Bynajmniej przekreślone. Przynajmniej tak myślę. Lina zrobiła mi na urodziny koronę. Wróciła na kemping po resztę kolorowego papieru. Jest naprawdę świetnie. O, tu jest tego dużo więcej. Dyżur rolniczy jest do okitu. Nie kumam, dlaczego ludzie sami się na to zgłaszają. Zapamiętać. Pogadać z Marią o pierwszym możliwym patrolu. Znalazłyśmy dziś diną czadowy stary kemping. Mówi, że dzieciaki jeździły tam kiedyś na wakacje. Było tam mnóstwo materiałów plastycznych. Kiedy padało, Dina zrobiła nam korony z kolorowego papieru. To był dobry dzień. Dobrze, tu są rysunki saren. A tu mamy narysowanego jaszczura. No dobrze. To co, ruszamy dalej z Joelem. Zobaczymy, co dalej nas przygotował. To jest urodzinowa wycieczka Eli, więc może być ciekawie. Wyoming Museum. Muzeum Nauki i Historii w Wyoming. Jak znalazłeś to miejsce? Maria mi o nim powiedziała. Uznałem, że ci się spodoba. Słusznie. Co to? Książka. O dinozaurach. Okej. No dobra. George tylko chyba udaje takiego złego i takiego... niedostępnego. No dobrze, zobaczmy co tutaj mamy. O! Kapelusz. O, rety! Chcesz przymierzyć? Nie bardzo. Twoja strata. Ten kapelusz przypomina mi kapelusz syna Ricka Grimesa z The Walking Dead. Karla, który miał naprawdę pechową końcówkę. Szpony. Ten tutaj to Velociraptor. Właściwie to Deinonychus. Tak czy siak Velociraptor. Tak. Przynajmniej tak je nazywali. Tak, nie wiem. Jurassic Park. Bo to chyba był ten film, który Joel mówi. No, co my tu mamy? O. O, dzień dobry. Niestety wszystkie dinozaury są zajęte. Co ty wybrałaś? O, chwila. Jeden właśnie przyszedł. Joel, to do ciebie. Bardzo zabawne. Mnie tam śmiesz. Łapiesz? Bo jesteś stary. Łapię, wiesz mi. Okej. No powiem wam, że bardzo fajny pomysł tą retrospekcją. Pokazaniem, dlaczego Ellie jest tak mocno przywiązana do Joela. Mały łepek. Joel, patrz! To jest dinozaur w kapeluszu. To będzie nowa tradycja? Niech to nie będzie nowa tradycja. Ha,
Joel. Eli. Nie możesz się go zdjąć. W moje święto rządzę ja. I zdobyliśmy trofeum. Niezła stylówka. Czyli tak to był celowy zamiar twórców. Rany. Ten miał mózg wielkości orzecha. Co ty powiesz? Czyli coś was łączy. Ale śmieszne. Dobry suchar. Triceratops to znaczy trójrogi łeb. Lepiej nie znaleźć się na drodze któregoś z tych rogów. Triceratops. Przynajmniej jednego kojarzę. Dimetrodon był drapieżnikiem alfa. Co to znaczy? Że niezły był z niego skurczybyk. Jakiś taki knypek. Zaraz, ty do mnie pijesz? Dobra, tu jeszcze mamy. Nazwa Galilimyn oznacza podobny do kurczaka. Kto to wymyśla? Naukowcy. No to głupi są. Brachiozaury jadły 270 kilo roślin dziennie. O, już widzę te kupy. Była taka scena, w której nawet to powiedzieli. To się nazywa kupa gówna. Co to za film i kiedy go obejrzymy? Wiesz co, kiedy wrócimy do Jackson, zrobimy maraton. Super pokazują tę sytuację. Velociraptor. Joel, to ten, o którym mówiłeś. Velociraptor. Ale mały. Nie należy ufać filmom. Patrz, jaką ma grubą czachę. Trochę przypomina Tomiego. Powiem mu, że to powiedziałeś. Tylko nie to. Wystarczy spojrzeć pod właściwym kątem. Bum, Tomi. To jest zamknięte. Dobra, przejdźmy do nowego pomieszczenia. Rany, wygląda jak ptak. Właściwie paleontolodzy uważali, że ptaki są potomkami dinozaurów. O, dziękuję, panie profesorze. Tak się składa, że wiem co nieco. Z filmu. Idź dalej. Często chodziłeś do muzeów? No, Sara je uwielbiała. Zaciągnęła mnie do wszystkich muzeów w Teksasie. Trochę jak żyrafa. Faktycznie, trochę tak. Wspomnienie żyrafy z pierwszej części, które widzieli Joel i Ellie idąc do szpitala w Seattle. Teraz rozumiem. Mówiłam. No dobrze. Wiedziałeś o tym? Nie podoba ci się. Wracajmy. Bez kitu. Hej, Joel, znasz wszystkie planety? Moją wolę znaj, Matole. Jak się uprę, nie pozwolę. Dobrze się czujesz? Moją, Merkury. Wolę, Wenus. Matole, Mars. O, okej, kumam. Całkiem fajne. No bardzo fajne, urzucone. No dobrze. To są rakiety. Jakie zwierzę było pierwsze w kosmosie? Ale banał, to była małpa. Nie, bo owocówki. Tak.
47. Chcieli sprawdzić ekspozycję na promieniowanie kosmiczne. Przeżyły. Kurde, mała, aleś ty mądra. Dzięki. Stały się supermuszkami? Co? Nie. Mamy wpis. To są dinozaury. No dobrze, wróćmy do tego poprzedniego. Pewnego dnia Eli bardzo chciała wyruszyć w podróż. Dobrze. Zobaczmy, czy tu coś jeszcze możemy. Nie, no dobrze. Teraz sprawdźmy łazik. Tak jest. A gdzie kierownica? Łaziki nie mają kierownic. Tylko joysticki. Czekaj. To autentyk? Autentyki zostały na Księżycu. Tak więc nie. O, mamy stroje kosmiczne, kosmonautów. Zobaczmy, co tutaj. Ekstra. Ładnie pachnie? Kosmosem i kurzem. No dobrze, czyli tu mamy wszystko. Przejdźmy się, zobaczmy, czy coś jeszcze możemy tutaj sprawdzić. Już nie. No dobra, to co? Kapsuła. Ty pierwsza. Tu jest guzików. Ale wypas. Rany. Wyobraź sobie, że... Sto lat, mała. Co to? To coś, czego musiałem się nieźle naszukać. Proszę. Zaraz zobaczymy, co Joel przygotował jeszcze dla Eli. I to jest tak ważne. Zamknij oczy. Nie pożałujesz. Okej. Thank you.
Może być. Żartujesz sobie? Nie ma za co. No to może pokręćmy się, co? Czemu nie? Joel wiedział, jak trafić do Eli. Witamy na ziemi. Przypinka. No dobrze, zacznę, co jeszcze Joel przygotował dla nas. Jaki jest następny punkt? Czekaj. Dalsza część muzeum. Nie zaglądałem do tego. To chodźmy. Jak niby zamierzasz się tam dostać, co? Sprawiasz jeszcze komuś tyle problemów? Chodź tutaj! Nie! Ej! Kto tu ma urodziny? Oklepany argument. Czekam na rozbrysk! Przed nami mnóstwo zwiedzania! Raz kozie śmierć! Dżad. Eli strasznie się podoba to wszystko. Centrum historii naturalnej to jest. No nie wiem. Otworzę ci drzwi. No weź, nie możemy stchórzyć. Dobra. Dobra, złe wieści. Drzwi są zablokowane. No, spróbuj znaleźć jakieś inne wejście. Przejdę się dookoła. Okej, uważaj. Sama uważaj. W okolicy są dinozaury. Trzymaj się, stary. Zabiłem dla nich. O, zaczyna się robić interesująco. Ktoś tu był samotny. Bizony. No powiem wam, że ta wycieczka, ten element gry przede wszystkim, który jest taką retrospekcją, to jest coś bardzo interesującego. Takie odejście do odcinków naszpikowanych akcją. Czterech żołnierzy przy bramie, ostatni płakał. Kobieta, którą torturowaliśmy, udusiła się własną krwią. Intruzi, którzy zakradli się do obozowiska, szukali tylko jedzenia. Powiem wam tak. Etap, kiedy gramy dorosłą Eli, znaczy dorosłą, starszą,
jest taki naładowany ciężkim klimatem. To jednak jest takie bardziej pokazujące, że jednak Ellie miała też trochę beztroskie te życie z Joelem, który potrafił sprawić jej wiele radości. Dzieciak wbiegł w zasięg wybuchu, nie dało się go powstrzymać. I dlatego ta relacja i ta chęć zemsty w Ellie jest tak wielka. To nie jest tylko spowodowane tym, że Joel uratował Ellie i się przywiązali do siebie. Ludzie w furgonetce, zamknęliśmy ich w środku i oblaliśmy samochód benzyną. Ja pierdzielę, coś strasznego się tu działo. Nie ma światła. Chcieliśmy zakończyć to całe cierpienie. Sprawić, by ludzkość się odrodziła. Za każdym razem, gdy poświęcaliśmy część siebie, przywódcy mówili, że będzie warto. Nasza grupa przestała istnieć. Zostaliśmy z niczym. Oprócz wyrzutów sumienia. Myślałem, że jeśli tu wrócę, coś we mnie odżyje. Znajdę cel. Rodzice uwielbiali tu ze mną przyjeżdżać. Z tym miejscem wiąże się dla mnie jedno z najwcześniejszych wspomnień sprzed epidemii. Sprzed okrucieństwa i barbarzyństwa. Echa przeszłości tylko bardziej mnie zdenerwowały. Nie mam ochoty dłużej żyć, nie mogę znieść tego, kim się stałem. No, sytuacja jest taka, te wszystkie teksty. Głupie wypchane zwierzęta. Wow. Szlak. Kłamcy. Co to kurwa było? Jakiś zwierzak. Świetliki to kłamcy. Bardzo ciekawe. Dobra, no to w drogę. Chcę rozpalić ognisko, zanim się ściemni. No chodź. Bardzo przyjemna retrospekcja, pokazująca jednak fragment. I teraz mamy Seattle, dzień drugi. Myślę, że na tym będziemy musieli zakończyć odcinek. Ale obejrzyjmy jeszcze cutscenkę, zanim to. Ellie też potrzebowała odpoczynku. No dobrze, no to tyle. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze. I do następnego. Cześć. PlayStation.